Cześć, witajcie. Dzisiaj poruszymy temat osuszacza powietrza, jednocześnie który jest w takim oczyszczaczem powietrza do pomieszczeń. Włoskie urządzenie, słuchajcie, De'Longa. Bardzo proste w obsłudze. Obudowa naprawdę jest dosyć solidnie wykonana. Ładne urządzenie, niewielkie. Naprawdę urządzenie jest niewielkie. Troszkę waży, bo musi ważyć agregat ma. Tak to mniej więcej wygląda dookoła. Jak w każdym tego typu urządzeniu, słuchajcie, jest zawór, którym można odkręcić, założyć sobie węża zewnętrznego. Do czego? Jeżeli ktoś to używa urządzenia jako osuszacz powietrza i ta wilgoć się zbiera, to wtedy tutaj zakładając wężyka z zewnętrznego może sobie upuścić tą wodę do zbiornika jakiegoś tam dowolnego innego, nie martwiąc się o to, że napełni się mu i przepełni zbiornik. Słuchajcie, zbiornik tutaj myślę, że jest wystarczający jak na warunki jakieś takie mieszkaniowe. Jest pływak, który informuje jednocześnie o tym zbiorniku, że ten zbiornik jest pełny. Tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, co? Mamy wlot powietrza, czyli nasze powietrze wlatuje tutaj to, które mamy z pomieszczenia, zasysane przez wentylator. No i wiadomo, z tyłu wylatuje już powietrze, które powinno być już oczyszczone. Wewnątrz znajduje się filtr powietrza, który mało ludzi, wiem, że też nawet nie zwraca uwagi na to. Ten filtr, słuchajcie, wymienia się po wyjęciu zbiornika. Po wyjęciu zbiornika ten filtr łapiemy od dołu, wysuwamy go. To jest taka kratka, która wyłapuje nam wszelkie kurze, jakieś tam nieczystości. Tak to właśnie wygląda. A, no i słuchajcie, co? Co dotyczy, słuchajcie, samej kwestii obsługi. Pokrętło włącz-wyłącz jednocześnie jest jako termostatem i czujnikiem wilgotności. Kontrolka do załączenia, czyli pokazująca nam, kiedy urządzenie jest załączone, kiedy urządzenie odmraża, czyli ta pauza, która jest tu po tej stronie. To jest kontrolka, która pokazuje, że w tym momencie jest zamrożona chłodniczka, jest w trakcie odraszania. No i środkowa, jeżeli zaczyna nam pulsować, to znaczy, że albo zbiornik jest niedopięty, albo po prostu woda jest przepełniona w zbiorniku. No i co, czepimy się, słuchajcie, samych parametrów, więc jeśli chodzi o kwestię parametrów, nie wiem, czy to będzie widać. To urządzenie przy wilgotności 60% uzyskuje 0,21 litra, o tu jest to, na środeczku, 0,21 litra na godzinę pracy. Przy temperaturze oczywiście 27 stopni. Jeżeli temperatura jest 32 stopnie, i ustawimy wilgotność na 80% powietrza, to wtedy, słuchajcie, do 0,42 litra, czyli niecałe pół litra ściąga na godzinę. Czyli przez 10 godzin, słuchajcie, to urządzenie ściągnie nam, przyjmijmy tam do, powiedzmy, do około 5 litrów. To jest, uważam, dużo, jak na tego typu urządzenie niewielkie. W każdym bądź razie, no, firma się troszkę postarała. Jest to włoskie urządzenie zrobione na gazie R134A, czyli ten, który używany jest w samochodówce. Jeżeli gdzieś tam jakaś awaria nawet nastąpi, to jest to o wiele łatwiejsze w naprawie, ze względu na to, że jest to gaz niepalny. Jest rączka, można sobie to przenosić. No i myślę, że słuchajcie, więcej nie będziemy co musieli komentować, bo urządzenie jest proste. W każdym razie bardzo dobrze się sprawdzające jako filtr powietrza. Jeżeli mamy w pomieszczeniu bardzo dużo kurzu, pyłu, czy jakieś tam roztoczy, które się gdzieś tam po odkurzaniu, gdzieś tam, kurcze, przemieszczają w powietrzu, to jak najbardziej to urządzenie wyłapie. No tylko, że trzeba pamiętać o tym, żeby ten filtr powietrza, który jest zamontowany, taki siatkowy, co jakiś tam czas sobie czyścić, po to, żeby nie ugotować urządzenia, no i żeby to spełniło swoje wymogi pracy, tak jak być powinno. Także słuchajcie, myślę, że się filmik może komuś przydać. Jeśli chodzi o dużą, słuchajcie, wydajność wyłapywania wilgoci, osuszania powietrza, to urządzenie może się nie sprawdzi komuś na budowie gdzieś tam, ale w takich pomieszczeniach pokojowych w zupełności i w 100% bynajmniej, słuchajcie, jeśli chodzi o kwestię oczyszczania powietrza, czyli roztocza, dywany, jeżeli ktoś ma dzieci, to naprawdę tego typu urządzenie polecam. No wiadomo, firmę dowolną, ale to co ma filtr, zawsze wiadomo, że się sprawdza. No i dobra, słuchajcie, jak filmik się komuś przyda, łapeczka w górę, subskrypcję włączamy.
będziecie wiedzieli gdzieś tam na bieżąco jakieś porównanie. Kiedyś już dałem osuszacz powietrza, który był tylko osuszaczem powietrza bez filtra. No i tamto niestety, tylko osuszacz tak, a jeśli chodzi o kwestie oczyszczania już nie. Dlatego tego typu urządzenie się Wam sprawdzi, jeżeli będziecie potrzebowali. Naprawdę niewielkie urządzenie. Praktycznie rzecz biorąc, dorosła osoba jak stanie obok, to tak do kolana ma takie urządzenie, więc jest naprawdę niewielkie. Troszkę szumu wydaje, bo siłą rzeczy wentylator pracować musi. Także, ale to za to jest wydajność duża tego powietrza, czyli tego powietrza bardzo dużo przez ten filtr przelatuje. No i dzięki temu właśnie oczyszcza bardzo dużo powietrza. Słuchajcie, pozwoliłem sobie wyciągnąć filtr, który tak naprawdę niesprawdzany był już przez kilka miesięcy. No i zobaczcie, słuchajcie. To jest właśnie, jeśli urządzenie gdzieś delikatnie ma problemy z odfiltrowaniem tego kurzu, to właśnie, o, słuchajcie. Właśnie, to jest, słuchajcie, to. I co trzeba by było zrobić? Najnormalniej w życiu powietrze i po prostu wydmuchać to powietrze. Zaraz robimy takie coś. O, powietrze mamy tu. Właśnie. Więc jeżeli macie problem z tego typu rzeczą, to pamiętajcie, że można zrobić to samo z przedmuchaniem również, tylko że nie w tą stronę, słuchajcie, tylko powietrze wlatuje tędy, więc my musimy od tyłu dmuchnąć powietrzem i dokładnie zrobić to samo. Słuchajcie, od razu pokażę Wam, czego Wam nie pokazałem na filmie. Urządzenie możemy położyć. Co prawda nie na długo, żeby się olej nie wylał. Ten filtr właśnie, ten czysty, wkładamy tutaj. To jest bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, żeby to robić. I urządzenie możemy postawić, żeby się olej nam nie przelewał. Także jeszcze raz, słuchajcie, łapka w górę. Jeśli się to podobało, bo jeżeli problem macie z tym, że się naprawdę to urządzenie nie chce sprawdzać, jest mniej wydajne, to pamiętajcie, w 100% ten filtr musimy czyścić, bo jego taka jest rola. Także jeszcze raz łapka w górę, subskrypcję włączam. Dzięki.